Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. No i mamy, moi drodzy, południe. A południe to znak, że jest z nami wciąż pani Jolanta Serocka. Teraz lekcja dla klas trzecich liceów ogólnokształcących. No, myślę, że będziecie mogli zaczerpnąć naprawdę sporo wiedzy. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Moi drodzy, spotykamy się w bardzo nietypowych okolicznościach, kiedy w zasadzie budzimy się z dnia na dzień i nie wiemy, jaką rzeczywistość zastaniemy. Dziękuję za wszelkie wiadomości, za informacje, za pytania. Zachęcam do tego, żeby skupić się na celu, który jest dla Was ważny, ponieważ nikt z nas nie wie, kiedy i w jakiej sytuacji, w jakich okolicznościach będziecie pisać maturę, ale na pewno ją napiszecie. W związku z tym proponuję, żeby zrobić wszystko, co możecie w danym momencie, żeby się do niej jak najlepiej przygotować. Macie jeszcze czas, możecie to zrobić. Zadbajcie o swoją też przestrzeń życiową, o to, żeby czuć się dobrze, o to, żeby się otaczać właśnie takimi pozytywnymi emocjami. Wyłączcie ten szum informacyjny, tak? Odetnijcie się od właśnie tych informacji w telewizji, w internecie przedstawianych. Skupcie się na tym, co dla Was ważne. Ważne w tym momencie jest Wasze przygotowanie się do matury. I do tego Was zachęcam. Od razu jeszcze powiem na wstępie, że zamieszczę pod dzisiejszym tutaj postem na e-szkole post, który przygotowałam wcześniej, żeby Was wesprzeć, bo to prosiliście, takie wskazówki związane z takim przygotowaniem się mentalnym do matury pojawią się dzisiaj. Także zachęcam. A teraz zaczynamy na Waszą prośbę lekcję języka polskiego poświęconą maturze pisemnej, drugiej formie, którą możecie zrealizować na tymże egzaminie, czyli będzie to interpretacja wiersza. Przygotowałam dla Was propozycję wiersza i temat. Temat zwykle brzmi tak. Tak jest polecenie w tej drugiej części. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. I jak zwykle Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. Ja przypomnę, że te słowa rzeczywiście komisja liczy, jeżeli jest ich mało, tak egzaminator liczy konkretnie, taki ma obowiązek. Nie wchodzą w skład tutaj wszelkie cytaty, czyli jeżeli cytujecie, to się nie zalicza. Jeżeli ktoś stosuje tak zwane kryptocytaty, to znaczy przepisuje tekst, dodając czy pewne słowa, bądź je troszeczkę modyfikując, słuchajcie, to nie jest wypowiedź interpretacyjna. Tak? Także przestrzegam przed tym, żebyście wiersza nie przepisywali po tak zwanemu swojemu, ponieważ jest to uznane za, będzie to uznane za kryptocytaty i ta praca nie jest wtedy zaliczona. Interpretacja polega jednak na czymś innym. I dzisiaj spotkanie z wierszem Haliny Poświatowskiej. Wybrałam go celowo po to, żebyście mogli wykorzystać też już wiedzę, którą macie na temat jednego z utworów, myślę, że do tego dotrzecie, a także na temat ważnego toposu, który w tym wierszu też został wykorzystany. Czyli zachęcam do tego, żebyście sprawdzili, na ile jesteście w tym momencie gotowi do tego, żeby tę wiedzę w sposób funkcjonalny wykorzystać. Możecie sobie zrobić zdjęcia tejże właśnie tego tekstu albo znaleźć go w internecie, jak wolicie. Ja pozwolę sobie przeczytać. Wiersz został ujęty w zbiorku Jestem Julią Haliny Poświatowskiej. I brzmi on tak. Kiedy Izolda umierała, Tristan pochylał się nad szpitalnym łóżkiem. Ręką miękką i chłodną dotykał rozpalonego czoła. Podawał oddech z własnych ust i piła Izolda życie z oddechu kochanka. Podtrzymywał jej osuwającą się głowę, wąskie, szczupłe plecy. Obojczyki wychudłe podnosiły się spiesznie, aby nadążyć za oddechem. Serce biło prędko, nierówno. Izolda zaciskała palce wokół ręki Tristana. Przemów do mnie, prosiła. Chcę słyszeć twój głos. Jeszcze mogę słyszeć, mówiła. Milczał Tristan i umarła ślepa Izolda, przyciskając usta do rąk kochanka, które miękkie były i chłodne. Zwykle jak otrzymujecie ten temat i pojawia się tekst, pojawiają się w Was różne sprzeczne zapewne emocje, właśnie czy ja ten tekst rozumiem, czy nie. I zanim przystąpimy do takiej właśnie analizy, interpretacji tego tekstu, prosiłabym bardziej analizy, bo tego wymaga temat, bardziej interpretacji, bo tego wymaga temat i polecenie. Zwróćcie uwagę, iż podstawowym zadaniem Waszym jest to, aby oddzielić taką interpretację, taki odbiór bardzo osobisty tekstu, czyli do jakich refleksji, do jakich myśli, w jaki sposób wzbogaca mnie jako osobę w danym momencie, kiedy czytam ten tekst, właśnie ta propozycja autorki. Oddzielamy to od takiej rzetelnej analizy teoretyczno-literackiej, ponieważ takie jest Wasze zadanie. Zwróćcie uwagę, Wy nie macie napisać w tym momencie, jak Wy ten utwór tak odbieracie osobiście, jakie emocje w Was wywołuje, tylko Wasze zadanie to zinterpretowanie tego utworu i postawienie tezy interpretacyjnej oraz uzasadnienie jej. I różni się to od tej właśnie takiej wstępnej, zwykle myślę pierwszej instancji odbioru, czyli takiej bardzo właśnie osobistej, tak? Czyli oddzielamy te dwie kwestie, bo zwróćcie uwagę, że nasza też taka sytuacja jako odbiorców osobista powoduje, że bardzo często możemy pewnych kwestii nie zauważyć. Czyli jeżeli ktoś jest na przykład nieszczęśliwie zakochany w tym momencie, to może w tym tekście zauważać inne elementy, których na przykład nie ma, tak? Ponieważ dla niego będą one w tej sytuacji jego emocjonalnej bardzo istotne. Także przestrzegam przed tym, żeby oddzielić tę osobistą, ten osobisty odbiór emocjonalny od tego analitycznego, właśnie od tej od tego Waszego zadania, które polega na interpretacji teoretyczno też literackiej. I zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o ten tekst, bardzo ważnym kontekstem będzie chociażby zebranie właśnie danych, czyli tak, co wiemy o autorce, tak? Halina Poświatowska, XX wiek, zaliczana też do pokolenia współczesności, tak? Ponieważ zadebiutowała w 1956 roku, chociaż ona się odżegnywała i rzeczywiście ta jej poezja różniła się swoim sposobem ujęcia, rzeczywistości też tematyką, właśnie skupieniem na zmysłowości, na miłości, ale też na połączeniu tejże miłości ze świadomością nieuchronnej śmierci. I tutaj ważny wątek właśnie biograficzny, autorka żyła tylko 32 lata. Ponieważ będąc kilkuletnim dzieckiem w czasie wyzwolenia Częstochowy, bo tam mieszkała, na kilka dni wraz z rodzicami schroniła się do piwnicy. I niestety wilgot, złe warunki, chłód życia, tak, chłód spowodowały, że zachorowała. Konsekwencją tejże choroby była wada serca, z którą żyła do końca w zasadzie niedługiego swojego życia. Większość tego czasu spędzała w szpitalach, w sanatoriach. I tutaj na uwagę zasługuje taka informacja biograficzna, iż poznała tam swojego męża, za którego wyszła za mąż w wieku lat 19. Był to Adolf Poświatowski. To małżeństwo trwało 2 lata, ponieważ jej ukochany zmarł, co spowodowało raz, że żałobę, ale dwa, powstanie kolejnych wierszy, w których pojawia się motyw właśnie osamotnienia, tęsknoty za ukochanym, ale też taki wyraz w głębokiej miłości oraz, co typowe dla w ogóle poezji poświatowskiej, motyw przeczucia śmierci, ponieważ tak naprawdę żyła ze świadomością, że w każdym momencie może umrzeć. I tak się rzeczywiście stało, kiedy po operacji, kilka dni kolejnej operacji serca, w Warszawie zmarła. Wcześniej jednak starała się żyć tak, jak najbardziej mogła aktywnie, to znaczy po śmierci swojego męża, korzystając z zebranych przez Polonię pieniędzy, pojechała do Ameryki i tam po udanej operacji studiowała, jednak zdecydowała się wrócić do Polski, zamieszkała w Krakowie, zapisała się na studia filozoficzne. Jej poezja jest bardzo charakterystyczna, tak? Pojawią się te motywy, o których wspomniałam, czyli miłości, też przeczucia śmierci. I już w związku z tym tematem możemy zauważyć jeden z bardzo ważnych kontekstów, to znaczy pojawia się tutaj motyw połączenia miłości ze śmiercią nierozerwalnego. Czyli motyw Erosa i Thanatosa, bogowie mitologiczni, gdzie trzeba by pamiętać o tym, że właśnie Eros odpowiedzialny za taką miłość bardziej duchową, ponieważ od zmysłowości bardziej była przypisana Afrodyta, ze względu też na swoją postać, na sposób ukazania jej. Natomiast Eros i Thanatos nierozerwalnie ze sobą związani. To jest jeden z motywów. I zwróćcie uwagę, że bardzo dobrze do tego motywu nawiązuje, też zachęcam Was tutaj do odkrywania malarstwo Jacka Malczewskiego, tak? Czyli na tym obrazie Thanatos. To już takie dodatkowe, ja Wam troszeczkę będę poszerzała te konteksty, oczywiście interpretując wiersz nie musicie tych kontekstów wskazywać, ja je wskazuję w tym momencie, ponieważ prosiliście o to, żeby właśnie takie motywy też tutaj eksponować. Dlatego też zachęcam właśnie na marginesie, żebyście sobie zapisali, gdzie się pojawia chociażby ten motyw połączenia miłości i śmierci, tak? Więc jest to na pewno malarstwo Malczewskiego, też charakterystyczne, ponieważ malarz ten stworzył indywidualny świat, zwróćcie uwagę XIX wiek, myślę, że to malarstwo znacie, chociażby kojarzycie w związku z Weselem, z Błędnym kołem, z Melancholią. Natomiast tutaj postać kobiety w czerwonej sukni, tak, czyli łączona ze zmysłowością, z erotyzmem, właśnie z miłością. Postać kobiety, ale okazuje się, że ta kobieta piękna, zmysłowa to śmierć. Z okna wychyla się postać starego człowieka, który właśnie umiera, tak? W tym momencie, na co też zwraca uwagę kolorystyka. Czyli mamy tutaj ukazany kontrast. Piękno kobiety, tak? Suknia czerwona, piękno kwiatów kwitnących, w najlepszym momencie rozkwitu, tak bujne, kojarzymy też, wyobrażamy sobie zapachy i na zasadzie kontrastu ukazana śmierć, tak, ponieważ jest tutaj też kosa, tak, atrybut śmierci, czyli nawiązanie do tej ważnej alegorii, z tym, że mamy tutaj do czynienia nie z kościotrupem, tylko właśnie z piękną kobietą i na tym polega też to zespojenie tych dwóch motywów. Na marginesie można byłoby pójść dalej, czyli zastanowić się, gdzie się jeszcze pojawia, w jakich utworach ten motyw skojarzenia miłości ze śmiercią. Zwróćcie uwagę, zapewne też kojarzycie z baroku Jana Andrzeja Morsztyna sonet do trupa, gdzie koncept wiersza podkreślał fakt, iż podmiot liryczny, będąc nieszczęśliwie zakochanym, jest w o wiele gorszej sytuacji niż trup, który już nie żyje i dzięki temu nic nie czuje, czyli tychże cierpień miłosnych. Inne przykłady zastosowania tego motywu wykorzystała właśnie sama autorka, ponieważ już w pierwszych słowach pojawiają się ważne imiona, już Wam znane, bohaterów literackich ze średniowiecznej historii, spisanej właśnie pod koniec XIX wieku, czyli Izolda i Tristan. Jest to nawiązanie do średniowiecznego romansu rycerskiego, do dziejów Tristana i Izoldy. Przypominaliśmy ostatnio ten utwór. Tutaj takie konteksty, treści, które trzeba wziąć pod uwagę, bo będą bardzo istotne do zrozumienia tego tekstu, to kwestia chociażby tej sceny końcowej, tak? Kiedy Tristan i Izolda, kochając się ponad życie, ignorując wszelkie zasady i moralne, i obyczajowe, i też tak religijne, i też społeczne, tudzież więzy rodzinne, bo sporo tego było, mówiliśmy o tym. Zafascynowani sobą w konsekwencji wypicia napoju miłosnego, pod koniec dążą do tego, żeby się spotkać. To znaczy raniony, śmiertelnie raniony Tristan prosi swoją żonę Izoldę o białych dłoniach, o poinformowanie go, jaki żagiel zobaczy. Umówiono wcześniej, iż jeżeli będzie to biały żagiel, oznacza to, że przypływa do niego Izolda, co być może podziała na niego na tyle kojąco, że wyzdrowieje, tego nie jest to jasno też powiedziane. Natomiast jeżeli będzie to czarny żagiel, oznacza to, że Izolda nie chciała przybyć, aby się zobaczyć z ukochanym. Zazdrosna, jak zresztą można się domyślać, żona Tristana, Izolda o białych dłoniach, okłamuje go, zataja informację o tym, że Izolda rzeczywiście do niego przybywa, w konsekwencji czego Tristan umiera. Na co przybywszy Izolda o jasnych włosach również kończy swoje życie. I tutaj pojawia się właśnie realizacja tego motywu, do której będą nawiązywały też inne utwory, czyli zakochani zostają pochowani w bliskiej odległości, z ich grobu wyrastają drzewa, krzewy, głogu, które się ze sobą łączą, co symbolizuje możliwość realizacji ich miłości dopiero po śmierci. Tak? Czyli śmierć nie jest przeszkodą w realizacji miłości. I zachęcam do odszukania jeszcze innych kontekstów, chociażby u Leśmiana zwrócił uwagę inna realizacja dwoje ludzieńków, ale też jest sporo innych przykładów, gdzie te motywy się łączą. Przygotujcie proszę kilka takich przykładów, będzie Wam wtedy łatwiej wypowiedź na przykład na ten temat zorganizować. A teraz zajmijmy się tymże tekstem. Czyli zwróćcie uwagę, że każdy wiersz jest inny i interpretację każdego wiersza prowadzimy inaczej, w zależności od tego, do jakich kontekstów, do jakich sensów ten wiersz się odwołuje. Pamiętajmy o tym, że mają to być sensy niedosłowne, tylko symboliczne, tak? My odkrywamy, interpretując sensy niedosłowne. I tutaj w tym tekście bardzo wyraźne są te dwa pola znaczeniowe, tak? Czyli po pierwsze odwołanie do połączenia miłości i śmierci i odwołanie do tekstu poprzez przywołanie bohaterów z imion tutaj, Izoldy i Tristana, do tej średniowiecznej historii. Niemniej jednak ten motyw został tutaj przetworzony, tak? Mamy do czynienia z reinterpretacją tego właśnie znanego motywu literackiego, ponieważ oprócz kontekstu imion i świadomości tego, że miłość średniowieczna przetrwała śmierć i kochanków łączyło niebywałe, wyjątkowe porozumienie, tutaj wygląda to inaczej. Bo zwróćcie uwagę, mamy do czynienia ze sceną, która się rozgrywa w sytuacji szpitalnej, tak? Czyli Izolda w sytuacji umierania. Tristan, co prawda obecny, ale podkreślone są jego atrybuty takie jak ręka miękka i chłodna, tak? Która dotyka rozpalonego czoła. I zwróćcie uwagę na taką dwoistość i sposób budowania znaczeń, bo rozpalone czoło, gdybyśmy pominęli ten kontekst umierania, no to mogło być rozpalone ciało z powodu właśnie namiętności. Tutaj czoło jest rozpalone, ale z powodu gorączki, tak? Z powodu tego, że Izolda umiera. Tak samo zwróćcie uwagę na to, jak mnożone są znaczenia dzięki takiemu sformułowaniu. Podawał oddech z własnych ust i piła Izolda życie z oddechu kochanka. Czyli też dwojaka interpretacja, z jednej strony pocałunek namiętny, ale z drugiej strony reanimacja, tak, ratowanie życia Izoldzie w ten sposób, której już trudno ten oddech utrzymać. Zwróćcie uwagę na to, że Izolda jest ukazana w momencie właśnie śmierci jako wyposażona w wąskie, szczupłe plecy, obojczyki wychudłe, głowa jej się osuwa. Nie może nadążyć za oddechem, a serce bije prędko i nierówno. Pojawia się też taki nowy element, który nietypowy jak dla właśnie tego motywu średniowiecznego, to znaczy, zwróćcie uwagę na zakończenie wiersza. Przemów do mnie, prosiła, chcę słyszeć twój głos, jeszcze mogę słyszeć, mówiła. Milczał Tristan i umarła ślepa Izolda, przyciskając usta do rąk kochanka, które miękkie były i chłodne. Co to znaczy? Zwróćcie uwagę, że tutaj Tristan nie wychodzi naprzeciw potrzebom, pragnieniom, marzeniom umierającej Izoldy. Nie bez znaczenia też jest fakt określenia Izoldy jako ślepej. Umarła ślepa Izolda. Jest to też nawiązanie prawdopodobnie do sytuacji z dziejów Tristana i Izoldy, kiedy to Tristan nie widzi, tak prosi, żeby zobaczyła Izolda o jasnych dłoniach. Podaje mu nieprawdziwą informację. Czyli pozostaje Izoldzie umierającej w tym wierszu do tych dłoni, z tym, że zwróćcie uwagę, które były miękkie i chłodne. Tak? Jest tutaj też taka klamra, na początku występuje ten motyw właśnie ręki miękkiej i chłodnej, na końcu też. Co to znaczy? Jakie sensy się tutaj pojawiają? I warto mieć na uwadze taki model interpretacji tekstu poetyckiego, czyli to jest 10 takich wskazówek, które pomogą wam zinterpretować każdy wiersz. To znaczy, jeżeli zwrócicie na nie uwagę, nie na wszystkie, za chwileczkę powiem kiedy i na jakie, ponieważ nie we wszystkich wierszach one mają wszystkie zastosowanie, ale jeżeli weźmiecie je pod uwagę, jest to gwarancja tego, że właśnie ten tekst zinterpretujecie na tych poziomach takich istotnych, które pozwolą taką poprawną interpretację przygotować. W związku z tym zauważcie, hipoteza wstępna zwykle powinna się pojawić i tutaj od razu też powiem, że kolejność jest w przypadku każdego wiersza różna. Tak jak tutaj w tym tekście zaczęliśmy od tych kontekstów, ponieważ one okazały się kluczowe dla samego wiersza. Bez nich interpretacja tego wiersza byłaby być może niepoprawna albo niepełna, to na pewno. Czyli zwykle zastanawiamy się na początku, jak się stykamy z wierszem, o czym jest ten tekst tak naprawdę, o czym on mówi. Czyli w przypadku tego wiersza zwróciliśmy uwagę, że mówi o takiej miłości właśnie połączonej ze śmiercią. Tak? Śmierć powoduje rozłączenie kochanków, ale też inaczej niż w tym średniowiecznym tekście, nie wiadomo, czy ta miłość będzie realizowana dalej po śmierci. I to by się można właśnie zastanawiać, na ile właśnie, jak to było w średniowieczu, a jak jest w XX wieku. W średniowieczu kochankowie kochali się ponad śmiercią, a tutaj jest inaczej w XX wieku. Jeżeli czasami macie problem z tym w danym wierszu, że nie bardzo rozumiecie, o czym ten wiersz mówi, tak? I możecie się denerwować, no tak, ale mam taką pustkę w głowie, nie wiem, jak ten wiersz zinterpretować. Zalecam wtedy spokój i zalecam wtedy odpowiedź, zależnie od odpowiedzi na następujące pytania. Kto do kogo i o czym w tym tekście mówi? Tak? Kto do kogo, o czym w tym tekście mówi? Czyli zwróćcie uwagę, w tym tekście opowiada właśnie podmiot liryczny, który stoi w cieniu, on się, zwróćcie uwagę, nie ujawnia, tak? Przyjmuje rolę takiego narratora, który prezentuje wypowiedzi bohaterów. Tak? I rzeczywiście tutaj w tym tekście tak to wygląda, jest to opis, pojawiają się też wypowiedzi bohaterki lirycznej Izoldy do Tristana. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj do czynienia właśnie z liryką pośrednią, to znaczy podmiot liryczny nie ujawnia się, nie mówi w sposób bezpośredni i pojawiają się elementy liryki narracyjnej, czyli podmiot liryczny opowiada sytuację przeszłą, ale wykorzystuje też elementy właśnie liryki takiej sytuacyjnej, ponieważ przedstawione są wypowiedzi Izoldy. Dominuje jednak liryka narracyjna, bo w tym kierunku się podmiot tutaj na tym się skupia, tak? Jest to czas przeszły, czyli zwróćcie uwagę, mamy już te trzy pierwsze punkty. Ja tutaj wyjaśnię, bo być może nie wszyscy wiecie tak króciutko, jakie typy liryki, tak? Czyli liryka bezpośrednia, najczęściej wyznania, kiedy podmiot bezpośrednio za pomocą form czasowników bądź zaimków, pierwsza osoba liczby mnogiej albo pojedynczej, ujawnia swoją obecność, to jest bezpośrednia. Tutaj mamy do czynienia z pośrednią, podmiot nie ujawnia swojej obecności. I warto określić też wtedy lirykę. Liryka wyznania pojawia się wtedy, kiedy podmiot liryczny mówi w sposób subiektywny, zawsze w monologu lirycznym o swoich uczuciach, o swoim oglądzie świata, tak? Poprzez wyraz swoich uczuć. Zwrotu do adresata na pierwszym miejscu znajduje się osoba, do której zwraca się podmiot liryczny, ona wtedy jest wyeksponowana. W liryce opisowej podmiot liryczny opisuje świat w sposób subiektywny, czyli za pomocą odpowiedniego doboru środków stylistycznych prezentuje świat, jaki on widzi. Tak? Jest duża doza subiektywizmu. Liryka sytuacyjna przypomina taką sytuację dramatyczną, gdzie na pierwszym planie są bohaterowie i interakcje, czyli pojawią się formy podawcze, takie jak dialog, monolog i to jest takie dzianie się na pierwszym planie ujęte formą liryczną. I sytuacja, którą mamy tutaj do czynienia, to jest właśnie liryka narracyjna, gdzie podmiot liryczny wchodzi w rolę takiego narratora, opowiada o tym, co się wydarzyło w czasie przeszłym. I tutaj zwróciliśmy na tę kwestię uwagę. Zaznaczyliśmy też tutaj konteksty. Zwróćcie uwagę, w tym wierszu bardzo ważne są konteksty. I wskazałam Wam na pewno trzy, czyli biograficzny, jest to kontekst też właśnie mitologiczny i pojawia się kontekst literacki, nawiązanie do Tristana i Izoldy i właśnie do ważnych motywów. Gatunku nie bierzemy pod uwagę, ponieważ gatunek dotyczy takich starszych utworów, na przykład gdyby był to sonet, tak, gdyby to był hymn, to wtedy o tym gatunku też trzeba napisać. Zwróćcie uwagę, tytuł, ten wiersz nie ma tytułu. Są trzy gwiazdki, dlatego posługujemy się pierwszymi słowami pierwszego wersu w tej funkcji, ale często są wiersze, które mają tytuł i on zwykle pełni funkcję takiego wykładnika treści, wtedy trzeba go zinterpretować. Słowa klucze. Są to słowa, które na przykład w jakimś momencie się pojawiają, tak, które odgrywają bardzo ważną rolę. Tutaj takimi słowami kluczowymi też mogą być te fragmenty ręka miękka i chłodna, która się w dodatku powtarza, podkreślające właśnie tę nieczułość Tristana. I zwróćcie uwagę, to jest taki bardzo ważny kompozycja wiersza. Są wiersze, w których w jakiś sposób jest podział. Tutaj tego na przykład na dwie części, jak w wierszu do trupa Jana Andrzeja Morsztyna, gdzie jest kontrast, tak, najpierw się pojawiają podobieństwo w niepodobieństwa, później niepodobieństwo w podobieństwie, sytuacji zakochanego i trupa. Tutaj tego nie ma, więc nie zawsze te punkty bierzemy pod uwagę, ale zawsze, moi drodzy, trzeba zwrócić uwagę, czy mamy tematykę miłosną, na punkt, przepraszam, bo tutaj zauważyłam, że Hochlicht się wdarł, jest podwojone, że tak powiem, punkty, ale powinno być, że w punkcie czwartym słowa klucze i jest punkt piąty, funkcjonalne określenie roli środków stylistycznych. To znaczy, żebyście nie robili, nie posługiwali się takim zabiegiem, który będzie polegał na tym, no to teraz ja wymienię funkcje, środki stylistyczne, dwukropek, to są epitety, metafory itd., itd. Nie, nie o to chodzi, tylko zwróćcie uwagę, tak jak ja też interpretowałam w części ten wiersz, jednocześnie zwracałam uwagę na te środki, czyli jeżeli interpretujemy, można też to od razu trzeba to ponazywać, tak? Ręka miękka i chłodna, zwróćcie uwagę na przestawienie tych znaczeń, miękka i chłodna, tak samo, które miękkie były i chłodne. Zakłócenie toku, tak jest tutaj inwersja, ale jednocześnie dotycząca właśnie epitetów, tak? I tutaj jest podwojony ten epitet, bo ręka jest miękka i chłodna i odgrywa ten epitet bardzo ważną rolę, zakłóca właśnie taką harmonię, która powinna być, której powinniśmy się spodziewać. Zapis tego tekstu nie jest bez znaczenia, ponieważ zwróćcie uwagę, on przypomina właśnie taki zapis prozatorski, co też prawdopodobnie ma nawiązywać do dzieł Trystana i Izoldy, do konwencji napisania tego utworu. Zwróćcie uwagę na tutaj na lapidarność też określania sytuacji, zarysowania jej za pomocą kilku tak naprawdę cech, tak, tej rzeczywistości szpitalnej. Wrócę jeszcze, tutaj możecie zdjęcie właśnie sobie zrobić. Te elementy, jeżeli one się pojawią, to oczywiście trzeba je umieścić. Jak pokazałam Wam, nie wszystkie, tak? Natomiast taką wstępną tutaj interpretację macie zrobić w brudnopisie, najlepiej sobie, ale też na tekście możecie podkreślać, pisać, ponazywać sobie środki stylistyczne i wtedy jak już zrobicie właśnie ten plan takiej wypowiedzi w brudnopisie na zasadzie haseł, to dopiero jak już wiecie, uwaga teraz, jaka jest teza interpretacyjna danego tekstu, tak? Czyli tutaj wiersz opowiada o połączeniu, o właśnie historii, tak jest to historia miłosna połączona ze śmiercią, pokazująca właśnie miłość tych kochanków w XX też wieku, tak? Gdzie ten motyw miłości sięgającej, silniejszej od śmierci, tutaj został ukazany w inny sposób. Następnie trzeba by przedstawić w sposób funkcjonalny, posługując się też środkami artystycznymi, które są częścią tejże interpretacji, właśnie ciąg dalszy, tok rozważań, które będzie uzasadnieniem. Całość powinna być spójna, czyli tak samo Was te trzy części obowiązują. Powinien być wstęp, jest rozwinięcie, jest zakończenie tejże wypowiedzi. Odsyłam Was do strony 143 bodajże. Tam znajdują się kryteria oceny interpretacji utworu poetyckiego w informatorze maturalnym z języka polskiego, gdzie one są określone. Także na tyle, na ile nam czas dzisiaj pozwolił, przedstawiłam Wam takie wstępne prace przygotowujące do interpretacji utworu poetyckiego i jak zwykle bardzo proszę o wskazywanie swoich potrzeb, czego potrzebujecie dalej, czego potrzebujecie więcej. Ja tylko jeszcze tutaj powiem, że właśnie odnośnie tej piątkowej lekcji dajcie znać, czego byście potrzebowali w tym momencie, bo ktoś tutaj prosił o jeszcze część matury pisemną, czyli wskazówki do czytania z zrozumieniem, a w przyszłym tygodniu planowałam rozpocząć omawianie tanga. Dajcie znać, co by Wam bardziej odpowiadało. Dziękuję za tę część. Proszę o pytania. W końcu jesteśmy właśnie tutaj po to. Na razie pytań nie ma. Widocznie lekcja była tak poprowadzona, że już pełną wiedzę uczniowie dostali. Dobra informacja jest taka, że te lekcje można oczywiście odtwarzać w nieskończoność i rzeczywiście wiele szczegółów różnych sobie po prostu przyswoić. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Jolanta Serocka, to była lekcja dla klas trzecich HELO, a już niebawem, za chwilę pogadamy po angielsku, ale to za moment. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.